Musimy swoją ojczyznę pachnąć różami i chlebem naprzód nakryć własnym sercem, jak gdyby drugim niebem. Dopiero nam zakwitnie szczęściem swoim i naszym, jakby pszenicznym łanem albo zielonym lasem. Całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie zdurzyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was. Szanowni Państwo, prawdziwa lekcja historii, którą uczą nas dzieci przez właśnie takie spotkania patriotyczne. Wspaniałą mamy młodzież, wspaniałe mamy dzieci. Myślę, że te brawa były troszkę za małe, bo ja się zwrócę do Państwa. Dziękuję. Dziękuję dzieciom za tak pięknie przygotowany program słowno-muzyczny. Uczy nas prostości. Uczy nas tego, że jesteśmy Polakami. Pamiętajmy, żebyśmy zawsze z nimi byli. Chciałbym również podziękować paniom, które przygotowały te dzieci. Pani Bancie Podasiewskiej, pani Janie Kuchni, pani Agacie Samborowskiej za oprawę muzyczną. Panie Barcie Kozupal za dekorację, która uświetliła.